Pani Marszałek, Wysoka Izbo. W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, druk nr 1172 z 18 stycznia 2013 roku. Projektowana ustawa ma umożliwić obojgu rodzicom skorzystanie z płatnego urlopu przez okres jednego roku w związku z urodzeniem się ich dziecka albo przez okres dłuższy niż jeden rok w związku z jednoczesnym urodzeniem się większej liczby dzieci. Ponadto projektowana ustawa ma w większym niż dotychczas stopniu umożliwić rodzicom dziecka dzielenie się uprawnieniami rodzicielskimi przysługującymi w związku z opieką nad małym dzieckiem. W obecnym stanie prawnym uprawnienia pracownicze związane z pełnieniem funkcji rodzicielskich są regulowane przepisami działu 8 Kodeksu Pracy uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem. Obejmują one prawo do urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu wychowawczego. W pierwszym okresie życia dziecka pracownicy mogą korzystać z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu ojcowskiego w czasie, w którym przysługuje im zasiłek macierzyński w wysokości 100%. W okresie do ukończenia przez dziecko 4 roku życia można korzystać także z bezpłatnego urlopu wychowawczego. Bardzo proszę panie i panów posłów o zakończenie rozmów. Przedstawiany jest w tej chwili projekt ustawy. Bardzo proszę o ciszę. Bardzo proszę kontynuować. Prawo i Sprawiedliwość proponuje wprowadzenie następujących zmian. Przewiduje się wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na prawach urlopu macierzyńskiego, a także przewiduje się wprowadzenie nowej instytucji urlopu rodzicielskiego. W projekcie proponuje się nie wprowadzać zmian w obecnie obowiązujących rozwiązaniach prawnych zawartych w Kodeksie Pracy dotyczących urlopu macierzyńskiego, urlopu na prawach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu wychowawczego. Pracownicy także po dniu wejścia w życie projektowanej ustawy mogliby zatem korzystać z powyższych urlopów na obecnie obowiązujących zasadach. Projektowane zmiany mają umożliwić sprawowanie opieki nad małym dzieckiem w okresie pierwszego roku jego życia poprzez umożliwienie matce i ojcu dziecka korzystania tak jak dotychczas z urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz z nowej instytucji urlopu rodzicielskiego. Łączny wymiar tych urlopów wyniesie 52 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie i od 65 do 71 tygodni przy urodzeniu większej liczby dzieci przy jednym porodzie. Proponuje się przyjęcie takich rozwiązań prawnych, które w większym niż dotychczas stopniu umożliwią rodzicom dziecka dzielenie się uprawnieniem do dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a także dzielenie się nowym uprawnieniem, to jest urlopem rodzicielskim. Taka regulacja powinna sprzyjać częstszemu podejmowaniu obowiązków związanych z opieką nad małym dzieckiem przez ojca dziecka zgodnie z decyzją obojga rodziców. Wydłużenie okresu płatnych urlopów związanych z opieką nad małym dzieckiem nie służy zatem wydłużeniu okresu nieobecności w pracy matki dziecka, ale przede wszystkim ma umożliwić rozłożenie w dłuższym okresie czasu obowiązków rodzicielskich na oboje rodziców dziecka. W projekcie proponuje się także przyznanie pracownicy prawa do zadeklarowania jeszcze przed przewidywaną datą porodu, że zamierza ona skorzystać bezpośrednio po urlopie macierzyńskim z dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po takim urlopie z urlopu rodzicielskiego także w pełnym wymiarze. W przypadku takiej deklaracji byłby udzielany na podstawie jednego wniosku urlop na łączny okres obejmujący urlop macierzyński, dodatkowy urlop macierzyński i urlop rodzicielski. Proponowane zmiany w zakresie dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Proponujemy podwyższyć od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy
to znaczy od 10 czerwca 2013 roku, wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego i określić go na poziomie, który miałby obowiązywać zgodnie z obecnym stanem prawnym dopiero od 1 stycznia 2014 roku. Proponujemy przyznać prawo do skorzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego obojgu rodzicom na równych prawach. Proponujemy dodatkowy urlop macierzyński mógł być wykorzystywany jednorazowo lub w częściach, nie więcej niż dwóch, w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej. Zapewni to możliwość sprawowania nieprzerwanej opieki nad małym dzieckiem przez łączny okres 26 tygodni, obejmujący urlop macierzyński w podstawowym i dodatkowym wymiarze, a w przypadku porodów mnogich przez łączny okres od 39 do 45 tygodni, także obejmujący urlop macierzyński w podstawowym i dodatkowym wymiarze. Uelastycznienie korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego służy natomiast projektowane rozwiązanie, zgodnie z którym dodatkowy urlop macierzyński mógłby być wykorzystany w dwóch częściach, a także propozycja pełnej dostępności korzystania z tego urlopu zarówno przez matkę, jak i ojca dziecka. Podobne zmiany proponujemy wprowadzić w zakresie dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Proponujemy podwyższyć od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy wymiar dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. W tym celu proponuje się, aby wymiar dodatkowego urlopu wynosił do 6 tygodni w przypadku przyjęcia na wychowanie jednego dziecka, a do 8 tygodni w przypadku przyjęcia na wychowanie jednocześnie więcej niż jednego dziecka i do 3 tygodni w przypadku przyjęcia na wychowanie dziecka starszego. Proponujemy, aby nadal obowiązywała zasada, że korzystanie z dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego odbywa się na takich samych zasadach, jak korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Urlop rodzicielski. Proponuje się określić jeden wymiar takiego urlopu do 26 tygodni, niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Proponuje się przyjęcie zasady, że korzystanie z urlopu rodzicielskiego byłoby możliwe wyłącznie bezpośrednio po wykorzystaniu pełnego wymiaru dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Na równych prawach mogliby korzystać z tej formy zarówno matka, jak i ojciec dziecka. Projekt zakłada możliwość korzystania z urlopu rodzicielskiego jednorazowo albo w częściach nie więcej niż 3, z których każda nie mogłaby być krótsza niż 8 tygodni przypadających jedna po drugiej. Proponujemy również wprowadzić zmiany w przepisach o zasiłkach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zgodnie z tymi zmianami projekt zakłada, że zasiłek macierzyński będzie przysługiwał również w przypadku korzystania przez ubezpieczonego z zasiłku macierzyńskiego przez okres określony przepisami kodeksu pracy jako okres urlopu rodzicielskiego. Miesięczny zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami kodeksu pracy jako okresu rodzicielskiego będzie wynosił 60% podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego w okresie odpowiadającym okresowi urlopu macierzyńskiego i urlopu dodatkowego na 100% podstawy wymiaru i 80% podstawy wymiaru zasiłku, która we wniosku przed przewidywaną datą porodu wystąpi o udzielenie bezpośrednio po zasiłku macierzyńskim, dodatkowo zasiłku macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po takim zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. Zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wyżej opisanym przypadku będzie wynosił 80% podstawy wymiaru. W przypadku, gdy ubezpieczona, która we wniosku złożonym przed przewidywaną datą porodu wystąpiła o udzielenie jej bezpośrednio po zasiłku macierzyńskim dodatkowego zasiłku macierzyńskiego za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po takim zasiłku za okres urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, zrezygnuje z zasiłku za okres dodatkowego macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze lub zasiłku za okres
urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze i nie skorzysta z prawa do tych zasiłków, ubezpieczony ojciec dziecka, wówczas proponuje się wyrównanie wypłaconej kwoty zasiłków macierzyńskich w wysokości 80% podstawy wymiaru do procenta podstawy wymiaru za wykorzystany okres pobierania zasiłków w formie wypłaty. To rozwiązanie chroniłoby poziom wypłacanych zasiłków macierzyńskich w przypadku zmiany sytuacji życiowej kobiety, która przed porodem zdecydowała się na skorzystanie z prawa do przysługujących zasiłków. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Prawo i Sprawiedliwość, Klub Prawa i Sprawiedliwości ten projekt ustawy złożył już na początku tego roku. Druk pochodzi, ma datę 18 stycznia 2013 roku. Gdyby wówczas zechciano przyjąć ten projekt, gdyby ten projekt trafił wówczas do pracy parlamentu, dzisiaj rodziny byłyby już spokojne i niepotrzebne byłyby te miesiące, które dla wielu rodziców były trudnym czasem, ponieważ nie było wiadomo, jak rzeczywiście i czy w ogóle te rozwiązania zostaną wprowadzone, ponieważ bardzo długo pozostawało to tylko i wyłącznie obietnicą rządu. Ale Polacy już się nauczyli, że jeżeli jest ważna sprawa, to trzeba się po prostu zjednoczyć, zebrać i wyperswadować. I stało się tak i tym razem, w naszej opinii zupełnie niepotrzebnie. Natomiast trzeba też zaznaczyć jeszcze jedną rzecz. Rozwiązanie, które dotyczy wydłużenia urlopów macierzyńskich, wprowadzenie urlopu rodzicielskiego, jest ważnym rozwiązaniem, które my oczywiście tutaj i zgłaszamy i popieramy to, ażeby te wszystkie projekty, które znajdą się, mamy nadzieję, w komisji, były procedowane i wprowadzone w życie. Ale może być to zaledwie jeden z elementów polityki, która powinna być w naszym kraju w tej chwili tym najważniejszym celem, najważniejszym priorytetem. Polityki skierowanej na pomoc i na ochronę polskiej rodziny, na program, który powinien być rzeczywiście tak jak w innych krajach europejskich, tak jak zrobiła to chociażby Estonia, czy tak jak zrobiły to Węgry, kraje, w których przeznaczane jest co roku, mimo kryzysu, mimo tego, że Węgry przeżywają również problemy gospodarcze, polityka prorodzinna została utrzymana nadal na bardzo wysokim poziomie. Na Węgrzech jest to ponad 3% PKB rocznie. Tylko wówczas bowiem możemy liczyć na to, że faktycznie nie stanie się przygotowywanie i wdrażanie w życie takich projektów tylko i wyłącznie pobożnym życzeniem, tylko będzie to rzeczywiście efekt skuteczny. Prawo i Sprawiedliwość przygotowało program Teraz Rodzina. Część ustaw jest złożona w parlamencie, część ustaw niestety została już przez Platformę i PSL odrzucona w pierwszym czytaniu. Natomiast ja mogę powiedzieć jedno, że ten program na pewno przez nas będzie realizowany. Składa się z trzech części. Z tej części, która dotyczy kwestii finansowych, począwszy od kwestii podatkowych, poprzez wprowadzenie bonu rodzinnego na pomoc w rodzinie, w utrzymaniu dzieci, w przedszkolach czy w żłobkach. Z części, która dotyczy kwestii mieszkaniowych i tego, co jest w tej chwili najważniejsze w Polsce, czyli pracy. My możemy uchwalać i przyjmować najwspanialsze projekty i programy. Jeżeli nie będzie możliwości znalezienia pracy w Polsce, młodzi Polacy będą wyjeżdżali z kraju i za granicą będą zakładali swoje rodziny. Nasz kraj potrzebuje całościowego systemu wspierania dzietności. Demografia jest dzisiaj największym wyzwaniem i największym problemem. Tym problemem, który może okazać się dla przyszłości i rozwoju naszego kraju kwestią, która jeżeli nie zostanie dostrzeżona i zrozumiana przez rządzących obecnie naszym krajem, może się okazać bardzo w skutkach dla nas bolesna. Ta polityka musi wspierać system podatkowy, system zatrudnienia, z promowaniem również, co jest bardzo istotne i co Prawo i Sprawiedliwość mocno podkreśla i o czym też bardzo wyraźnie mówimy w naszym programie.
z promowaniem prorodzinnych wzorców społecznych, przez ochronę polskiej rodziny, przez promowanie tradycyjnej rodziny jako tej wartości, która powinna być szczególnie przez państwo dostrzegana. Poprzez wszystkie dostępne środki, począwszy od podręczników szkolnych, od programów oświatowych i mediów publicznych. Wybór wychowania dzieci nie może być równoznaczny z rezygnacją z udziału w rynku pracy. Zwiększenie elastyczności pracy i przyjazności względem pracowników planujących lub posiadających dzieci jest warunkiem koniecznym myślenia o prawdziwej walce z depopulacją Polski, która na obszarach wiejskich i małych miastach stała się już w tej chwili faktem. Jeżeli Platforma Obywatelska sądzi, że rozwój Polski może się odbywać bez polskiej silnej rodziny, rodziny opartej na tradycyjnych wartościach, to jest w błędzie. Ten błąd zrozumiało już wiele krajów europejskich. I czas na to, ażeby również w Polsce rodzina stała się tym najważniejszą wartością. Dziękuję bardzo.